Okej, okay. Czas na kolejny pojedynek. Tym razem nie może dzikiego kotła, a zaraz to już ustalimy. O, proszę bardzo, jeszcze tak na szybciutko zedytujemy, żeby nie było. Arno kontra Wojtor. Tak zostało podjęte Andruxus oraz Sky i wygląda na to, że będzie pierwszy frag dla Arno. Jeszcze zobaczymy tak to szybciutko, jakie tam były Cylinder z Illuminatem, Heaven oraz Liferipem z osłabieniem. Więc jestem bardzo ciekaw, jak tu zawodnicy będą się prezentowali, ale trzeba przyznać szczerze, że tutaj chyba przewaga będzie po stronie Arno, ponieważ Sky to jest akurat ciężka do w sumie nie wiem, czemu chciałem powiedzieć ciężko do pokonania, w szczególności, że jak Arno już ma Illuminate'a, więc łatwo może to już skontrować, więc kluczowym na pewno dla Wojtora będzie ten prawy. No ale na blisko będzie dość ciężko, ale proszę, udało mu się w takich chwilach, ale nie wiem, czy za chwilkę Arno nie będzie próbował tutaj dashować ten adruksu sam, ale jednak nie ryzykuję. Odpadał na kłęb dymu. Nie trafiło niestety na Arna ta trutka. No i w te fragi już naliczają się dalej u Arna, już 4-1, ale już ma full Illuminate, więc to jest idealna już kontra na Sky, więc Wojtar będzie musiał wymyślić jakąś inną taktykę, żeby pokonać Arna. No ale Life Rip i Heaven chyba nie jest to zbytnio dobre połączenie. Może movement byłoby bardziej rozsądne, ale co tu zrobi Wojtor? Aż Arno chyba... takie... Co się stało? Aż to idealnie właśnie pokaza to, co właśnie chyba powinno być. Szósty frag. No mam nadzieję, że ten mecz się nie skończy na tylko jednym fragu u Wojtora. Liczymy na to, że jeszcze będzie coś, co się działo, no ale proszę. Illuminate chyba wszystko wyjaśnia, ale tak samo te oddane strzały przez Andruxusa, gdzie widać, że to sprawia dużo problemów z Sky. No ale sami widzicie, że ta talia chociażby u Wojtora, no nie jest chyba jakaś, zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem może podstawowa. No ale tak czy siak w tym meczu no ma dość spore problemy, 99 HP, raczej dużo nie zrobi, no i tak to się właśnie stało. Mroczny sprint, no, maksymalny przy szybszym przeładowaniu oraz zasięgu, z dodatkowym też ammo podczas mrocznego sprintu. No ale wydaje mi się, że patrząc na to, że... O, chyba nikt się tego nie spodziewał. Arno chyba myślał, że Q działa, ale jednak się nie udało. O, Wojtor ma teraz bardzo fajną okazję. No jeżeli trafi drugi raz prawego, no ale już ma 223 HP. No i nie będzie to chyba to zbytnio proste zadanie. No i po raz 10 pada z rąk Arno. Odpalony dab. Na pewno jest zadowolony Arno, że tak coś dzieje się w tym meczu. Tak samo u Wojtora. Raczej tutaj będzie takie lekko forfanowo teraz, bo Wojtor wie na jakim... Wojtor wie na jakim miejscu stoi w tym spotkaniu. No chociaż teraz jest jakaś próba, ale tak jak mówię, zastanawiam się, czy chyba nie byłoby lepsze zainwestować sobie zamiast kill to heala już tego movementa. No ale to jest decyzja Wojtora. Popatrzcie chociażby na Arna, jeszcze sobie dorobił Life Ripa, żeby tą większą przewagę przy zadawaniu obrażeń regenerować sobie zdrowie. Jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej. Dane strzały, no jeszcze jeden, no w sumie jeszcze, no jeszcze piocha poleciała z jego strony, no i kolejny frag. 12. A już połowa meczu, więc obstawiam, że na 25 fragach mogłoby się nawet skoczyć to spotkanie dla Arna, no i kolejny frag na jego koncie. No raczej to będzie mecz jednostronny. Nie spodziewamy się tutaj raczej dużego comebacku, ale to jest Paladins, to są rzeczy, gdzie
zdarzają się niezwykłe, nawet w takich pojedynkach 1v1. No skoro Kadekun dał radę zrobić comeback, nadrabiając te trzy fragi, no to może Wojtor aż 12 w ciągu tych 5 minut. No albo chociaż, żeby to zniwelować do jakiegoś stopnia. Wojtor już tak powolutku się skrada, ale Arno już tak powolutku chyba bardziej nasłuchuje niż próbuje tutaj podchodzić. No ale proszę, ult odpalony. No i wie już od razu Arno, że ten rewersal nie będzie tak zbytnio działał, więc od razu ten mroczny sprint odpalił, żeby uciec. 15 frag. 4 minuty do końca. Defhand sobie wziął Arno jednak. No skoro Tal już ma sobie te 20% na szybsze przeładowanie, no to teraz sobie dorobi dodatkowo. No ale to są tylko takich momentach, kiedy faktycznie jeżeli nie trafia się tym rewolwerem na przeciwnika, no to żeby chociażby nadrobić troszeczkę dodatkowo, ale patrząc na ten mecz, no to nawet chyba to przeładowanie nie miałoby nawet chyba sensu. No, czy Wojtor spodoba? No, widać, że on próbuje jeszcze jakoś, ale Illuminate no, sprawia naprawdę dość dużo problemów. To jest taka idealna kontra na Sky, ale raczej Wojtor będzie musiał wymyślić coś innego. Musi być jakiś sposób na Arna. Chociażby pod dystans, żeby cały czas trafiać tym prawym. Nie podchodzić specjalnie do przeciwnika. Oj, 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 niewiele brakowało, aby jeszcze ten frag byłby już trzeci dla Wojtora, ale niestety zabrakło trochę. Mówię, tak jak tutaj mówię, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby grać pod dystans, trafiać tą trutką, wymaksować chociażby tego kauta, żeby ten mroczny sprint nie był tak strasznie efektowny, no bo kaut właśnie też tak nalicza. No ale taktyka Wojtora jest totalnie inna, jest bardziej skupiająca, bardziej ofensywnie. No to gdyby wyglądało, gdyby on zdobył te 21 fragów, a ma ledwo 2. Kolejny pojedynek, no ale chyba się skończy podobnie jak przy pozostałych 36 HP. No i kolejny frag leci na konto Arno. No full wymaksowany defense. No jestem bardzo ciekaw, co teraz weźmie Arno jako ten ostatni z tych hitów. Szczególnie, że te kredyty na jego koncie, chociaż teraz może będzie szansa dla Wojtora, no ale musi poprawić tego aima. Połowa paska, no nie, 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 jednak nie, to się tylko tak wydawało, że tutaj coś Wojtor nam zaprezentuje. No ma już jakieś fundusze Arno, więc pewnie się zastanawia, co by tu wziąć jeszcze na ten mecz. Co takiego byłoby dość fajnego. Nie, wyskoczę poza mapę, jeszcze oczywiście sprayek oraz emotka, czyli trzeci frag. Przeblok odblokowany ze strony Wojtora, żeby mógł chociażby się nacieszyć. No ale proszę, oj, rewersal, czy zdąży? Nie, nie udał! Nie dał rady jakoś uciec. Czwarty. To jest dopiero szok. Wojtor już ma serię. Oj, chyba Arno nie jest zbytnio zadowolony. Ale proszę, teraz troszeczkę się na Wojtor rozkiedzie. Czyżby będzie? Tak jest! To jest strzał zabijania! Wojtor już powolutku wraca nam tutaj do gry. Oj, Arno, chyba już widzę poziom trigger. Zwymaksowany już praktycznie na max. Jeżeli teraz padnie, oj, coś czuję, chyba że będzie zaraz chciał coś napisać na czacie. Ale proszę, nie, jednak odpalony ult. No ale jednak, nie, nie, jednak nie dał rady Wojtor jakoś uciec. No cóż, chyba raczej nie spodziewajmy się tutaj już raczej więcej fragów od Wojtora, bo ta seria, którą mieliśmy okazję chociażby troszeczkę się ucieszyć, chyba się na to się skoczy. 25 fragów, czyli to co obstawiałem po pierwszej połowie tego meczu, że tyle będzie miał Arno, stało się prawdą. Może będzie 26, jeżeli się uda. No chyba wygląda to, że tak, jest ten Illuminate zadany. Jeszcze haki oddany z dashu shota. No i
Jakby zrobił jeszcze takiego flickshota, nam tutaj jeszcze Arno, ale już zabraknie czasu, żeby cokolwiek zrobić. 26 do 5 w tym pojedynku. Arno wygrywa.